Witajcie kochani w trzecim już odcinku wiosennej serii Mody Ekokreatywnej. Dzisiaj zaprezentuję propozycje na okrycia wierzchnie na wiosnę 2020. Będą to kurtki, płaszcze, żakiety, które możemy nosić wiosną. Wszystkie dzisiejsze ubrania będą z lumpeksu. Opportunity. Ale aby być na bieżąco z moimi treściami, subskrybuj mój kanał oraz wciśnij przycisk powiadomień. W sklepach pojawiło się dużo ubrań wiosennych, nowe kolekcje. Praktycznie we wszystkich już firmach królują. Szczególnie dla kobiet jest to bardzo kuszące. Chcemy pójść kupić sobie coś nowego na wiosnę. Jest to jak najbardziej naturalne. Ja też lubię wejść, obejrzeć, co jest nowego. Niestety po przejściu przez kilka sklepów okazuje się, że dużo propozycji jest podobnych i w zasadzie zaczyna mnie to troszeczkę nudzić. Oprócz tego uświadamiam sobie, że większość tych sklepów, szczególnie duże sieciówki typu H&M, Pepco, nie dbają o ekologię. Niestety ich ubrania są gorszej jakości, dosyć słabo zrobione, w związku z tym będą nam służyć bardzo krótko. Nazywa się to fast fashion. Jest to celowo robione po to, żebyśmy takie ubrania bardzo często wymieniali, kupowali nowe. Bardzo dobra strategia marketingowa, jednakże pamiętajmy, że ubrania, które wyrzucamy, lądują na wysypiskach, a duża ich część jest ze sztucznych tkanin, w związku z czym nie będą się mogły rozłożyć przez nawet kilkaset lat. Dodatkowo wytworzenie tych ubrań jest nieekologiczne. Bardzo często używane są sztuczne barwniki, które zanieczyszczają wody, które zanieczyszczają środowisko oraz zużywamy bardzo dużo wody, produkując te produkty. Standardowa bawełniana kurtka na przykład będzie zabierała aż 10 tysięcy litrów wody, nawet trochę więcej. W związku z tym pamiętajmy, że nie jest to czysta woda, będzie to woda, która jest już odpadem, chemicznym odpadem. Proszę Państwa, 85% wód gruntowych w Indonezji i w Chinach jest zanieczyszczonych właśnie z powodu produkcji tanich ubrań. Także warto zastanowić się, czy gra jest warta świeczki, a może lepiej wybrać się właśnie do lumpeksu i poszukać prawdziwych okazji. W związku z tym pokażę najmodniejsze w tym sezonie okrycia wierzchnie właśnie zakupione w second handzie, czyli w lumpeksie. Pierwsza propozycja to skóra. Skórzane dodatki, jak już mówiłam w ostatnich vlogach, są bardzo, bardzo modne. W związku z tym dzisiaj kilka okryć wierzchnich oraz dodatków ze skóry. Pierwsza propozycja jest bardzo klasyczna. Będzie to czarna skórzana ramoneska, ale troszeczkę w takim frywolniejszym wydaniu. Na zdjęciu mam na sobie komplet w panterkę, który pokazywany był we wcześniejszych vlogach, oraz właśnie tą czarną ramoneskę, która ma rękaw 3/4 i takie bardzo fajne kobiece marszczenia na rękawkach. Ma też ozdobne zameczki i ogólnie jest bardzo kobieca. Bardzo ładnie podkreśla sylwetkę, szczególnie będzie pasowała do obcisłych jeansów lub do sukienek w takim romantycznym stylu. Niby kontrast, ale właśnie idealnie pasuje taka ramoneska do romantycznych, rozkloszowanych sukieneczek. Skóry ciąg dalszy, kolejna propozycja, kolejny zestaw to również ramoneska, troszeczkę bardziej oversize'owa. Tutaj mamy ramoneskę w takim cieniowanym efekcie, od ciemnego popielu do jasnego. Bardzo fajnie będzie wyglądać do spodni rurek i również do sukienek. Jednakże ten rozmiar wydaje mi się bardziej pasuje tutaj do spodni. Efekt ombre jest nadal modny. Szczególnie modne są ombre kolorowe, ale tutaj taka bardziej stonowana propozycja tym razem. Następna stylizacja, kurteczka czerwona tym razem ze skóry, również w kroju ramoneski. Jest to mój ulubiony krój kurtki skórzanej. Właściwie jedyny, który noszę, ale naprawdę jest uniwersalnym krojem i praktycznie każdemu jest w nim dobrze, niezależnie od figury. Ramoneska czerwona, dobrana tutaj do stroju w stylu lat 70., kolorowej sukienki, która już wcześniej też była pokazywana, tym razem do czerwonych czułenek na takiej małej platformie oraz kolorowej haftowanej torebeczki w stylu ludowym. Skóry ciąg dalszy. Tym razem płaszcz. Bardzo na topie są płaszcze skórzane, szczególnie w wersji maxi. Tutaj mamy taki płaszczyk w bardziej długości midi, w wąskim kroju, również szalenie modne w tym sezonie. Płaszczyk ma kolor bardzo ładny, taki oberżynowy, może troszeczkę wpadający w bordo. Do tego mamy czerwone szpilki, które będą świetnie pasować do właśnie długości midi oraz bordową torebkę firmy Holly & White.
kolejna propozycja to długi wełniany płaszcz o bardzo ciekawym kroju. Tutaj mam ten płaszcz ubrany do stroju pokazywanego w poprzednim vlogu. Płaszcz ma również skórzane wstawki, będzie nawiązywał też do trendu skórzanego. Widzimy, z tyłu jest wiązany paseczek oraz mamy takie wstawki na rękawach. Rękawy w dodatku są dwupoziomowe, spodnia część jest brązowa, wierzchnia zielona. Płaszcz pasuje do troszeczkę takich retro stylizacji, natomiast według mnie jest bardzo nowoczesny i świetnie podkreśla sylwetkę. Poza tym kolor butelkowej zieleni nadal modny i zawsze pożądany. Kolejny trend to jak zawsze modny prochowiec. Tym razem prochowiec jest w bardzo typowym dla prochowca, czyli takim beżowym kolorku. W tym sezonie bardzo modne są płaszcze, prochowce o nietypowym kroju, z dziwnymi warstwami, asymetryczne, z jakimiś połączeniami ciekawymi materiałów. Tutaj chciałam pokazać bardzo ładny, właściwie klasyczny trenczyk, natomiast ma nietypowe dodatki. Jest asymetryczny, jak widać na tym pierwszym zdjęciu. Przód jest troszeczkę krótszy, jest rozkloszowany u dołu z paseczkiem, tył dłuższy. Prócz tego ma ciekawy, asymetryczny kołnierz. I jak zobaczymy też na następnym zdjęciu, bardzo dobrze tutaj widać, że jest ozdobiony uroczymi falbankami, również bardzo trendy. W następnej stylizacji nawiążę do złotego trendu, który był pokazywany w poprzednim vlogu. Modne są złote stroje. Tutaj mamy płaszcz bardzo elegancki, który się nadaje na specjalną okazję. Jest dosyć sztywny, aczkolwiek przez to również wygląda zgrabnie na sylwetce. Ma bardzo ciekawą kolorystykę. Fajnie dobrane materiały. Część materiału, jak widzimy, jest właśnie złota. Posiada złote guziki, guziki ze złoceniami. Do tego będzie nam bardzo pasować złota pikowana torebeczka Picard. Taki właśnie płaszczyk możemy narzucić na elegancką, złotą kreację. Kolejne zestawienie. Widzimy tutaj granatowy, aksamitny płaszcz w kroju marynarki dwurzędowej. Bardzo modne są w tym roku i w tym sezonie płaszczyki właśnie w takim stylu i marynarki w stylu męskim. Ten płaszczyk przypomina właśnie taką dwurzędową marynarkę. Prócz tego jest niesamowicie przyjemny i ma piękny kolor. W tym kolorze praktycznie wszystkim będzie dobrze. Polecam takie kolory, które sprawiają, że wyglądamy żywo, że mamy więcej energii. Następna moja propozycja to płaszcz w trendzie rozkloszowanym. Już ostatnio właśnie wspominałam, że rozkloszowane kroje są modne, szczególnie właśnie krótkie rozkloszowane kroje są trendy. Tutaj mamy płaszcz granatowy ze srebrnymi guzikami, bardzo dopasowany do sylwetki, natomiast właśnie dół tego płaszczyka jest rozkloszowany, będzie pasował do tych rozkloszowanych modnych spódniczek. Tutaj mamy widok z przodu oraz pokazane z tyłu bardzo duże marszczenie ma ten płaszczyk. Wygląda to niesamowicie wdzięcznie. Do płaszczyka dobrane są granatowe baleriny ze wstawkami do takiego rozkloszowanego kroju. Jeżeli nie chcemy nosić wysokich obcasów, właśnie najbardziej mi będą pasowały buty w stylu balerinek. Kolejny zestaw to szerokie spodnie, również już wcześniej pokazywane, do bardzo kolorowej kurtki. Jest to jeden również z topowych trendów sezonu. Będziemy nosić stroje bardzo kolorowe, nawet wielokolorowe, zestawione w jednym stroju. Do tej kolorowej kurteczki, również w kroju ramoneski, dobrałam sobie chusteczkę, również kolorową, ale nawiązującą kolorystycznie właśnie do barw kurtki. Bardzo rozweselający strój na wiosnę. Ostatnia dzisiaj propozycja, właściwie taka dodatkowa propozycja, to płaszczyk w stylu vintage. Vintage jest jak zwykle modny, w związku z tym tutaj do ubrania, które również miałam na sobie na poprzedniej sesji, włożyłam taki czerwono-zielony płaszczyk w bardzo ciekawym zestawieniu tych barw dopełniających. Jest on może troszeczkę w stylu art deco. Co ciekawe, jest zrobiony całkowicie z jedwabiu. Ma ponadczasowy krój i jest bardzo wdzięczny. W kolejnym vlogu moda młodzieżowa. Będę pokazywać stylizację dla młodzieży do szkoły, na dyskotekę oraz na różne spotkania towarzyskie. Nadal przyjmuję propozycje na ciekawe tematy vlogów. Nagroda niespodzianka będzie udzielona tym, którzy napisali komentarze na
YouTubie. Tradycyjnie pozdrowienia dla wszystkich Wulkan. Live long and prosper. Pozdrowienia też dla wszystkich uczniów, a szczególnie tym razem dla uczniów z klasy 5. Raz, raz, raz! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Spokojnie. No, spokojnie. Bardzo, bardzo tfu. Zdjęcie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie, masakra. Oraz właśnie ubrania w takich zestawach wielokolorowych. Ogólnie ubrania w takich wielokolorowych. Nie. Skupimy się na młodzie. Teraz co?